Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy Dark Souls 3. Jak widzicie, mam nową broń, czyli właśnie Nodachi. Mam też nowe przywitanie, czyli właśnie lojalność Mrocznego Księżyca. Jako iż jesteśmy, mamy na sobie zbroję, która dość mocno nam właśnie to przymierze, znaczy wróć, osoby, która należy do tego przymierza, no to też możemy się takim gestem widać. No bo hej, czemu by nie? Zanim pójdziemy jeszcze eksplorować dalej, patrzcie to. Tutaj coś fajnego. Mogę blokować, nie? Ale na specjalu mam atak albo mam paradę. Tylko trochę mnie irytuje, że na przykład za ten, że nie mogę, że ta parada jak nie trafi, to i tak zużywa punkty skupienia, bo to jest trochę głupiutkie, no ale... No cóż, bywa. Teraz tutaj. Miecz strażnika obrazów. To ogarnąłem, że to podczas edytowania nagrania ogarnąłem, że to zebrałem. Tak samo jak prosty miecz Andri, że to zebrałem, ale nie pokazałem wam opisu, więc zrobimy to teraz. Prosty miecz Andri. Ulubiony miecz Andri z Astory. Kolejnej nierozpalonej istoty. Najbardziej tempest ostrych używanych, ostrzy używanych w zrujnowanej Astorze. Jednakowoż był to kiedyś oręż zaprawdę szlachetnej istoty, a ciosy nim wzmacnia ta nieuchwytna ludzka cecha. Szczęście. Okej. Okay. Miecz strażnika obrazów. Opiewana w legendach broń, przekazywana przez wieki kolejnym heretykom i dzierżona przez strażników obrazów. Jej płaski czubek to rzadki profil ostrza. Jej taneczny ciąg. Wyprowadzasz nieprzerwany grad ataków, kreśląc jednocześnie okrąg niespotykanego tańca śmierci. Ciężka tarcza służącej dawnej rodzinie królewskiej srebrnych rycerzy. Służących. Na jej powierzchni jest głębokie wyżłobienie. Rycerze ci pozostali, by chronić posiadłość i katedrę, choć ich bogini odeszła dawno temu, jej błogosławieństwo nadal zachowuje moc. No i odparcie. I to jest też rzecz, której nie przeczytałem. Wielka tarcza rozbicia klątw. Wielka tarcza darowana tym, którzy dawno temu oparli się klątwie. Stanowczo zbyt ciężka dla przeciętnej osoby. Może sugeruje, że z klątwą nie należy walczyć. Jednak ci, którzy wytrzymają to brzemienie, będą narzekać na ochronę, którą otrzymają i znajomość oręża. Zbroja służących dawnej rodzinie królewskiej srebrnych rycerzy. Według annałów, nawet po wygaśnięciu rodowej linii władców, rycerze dalej bronili zarówno zamku, jak i upadłej katedry. Okej? Okay? I szaty strażnika obrazów. Strój strażnika obrazów, którego krój opisany został w mitologii heretyków. Jest to gładka, biała szata, odporna na działanie magii. Garbaty, znający historię z dawnych czasów, bajarz opisuje niechciane dusze wyganiane z wszelkich krain, które ostatecznie trafiają do zimnego, namalowanego świata. Pierścień Boga Księżyca Gwendolina, najmłodszego syna Lorda Gwyna, pierwszego władcy, dodaje wiele miejsc na dostrojenie. Gwendolin, znany też jako Mroczne Słońce, dowodzi rycerzami Mrocznego Księżyca, a najpotężniejszym z nich wręczy się ten pierścień. No, to teraz będę mógł przynajmniej wytestować na przykład ten wielki łuk zabójcy smoków, to bardziej. A tylko właśnie jeszcze strzały muszę zmienić. Może zmienimy ogniste na przykład na te. Wielkie strzały upiornej rzezi. Zobaczmy, jak to wygląda. Małpak. To musiał poczekać, aż łaskawie się cofnie. Chyba, że jak odpocznę, to zresetuję sobie pozycję. Ja! Okej. Okay. Wypróbujmy ten strzał. O wow, serio? Dobra, nie bije to mało, ale myślałem, że będzie biło trochę więcej. No i tyk, ładnie. Okej, mam nadzieję, że przedmiot został tam, a nie poleciał razem z nim. Okej, nie tu, Boże. Tu. Wymienimy strzały, może na przykład na te strzały zabójcy smoków. O, i wypróbuję od razu na tym gościu. Wiadomo, błyskawice i metal nie idą w parze. Okej, okay, ale tu biją o wiele mniej, niż bym chciał. Dobra, moment. Tyk. Tyk. Kurde, za wolno. Jeszcze raz. No. Za szybko. Kurde, mać.
No jasne, co jeszcze? No dawaj. Okej, teraz oboje spudowaliśmy. Mi weszło. Dobra, ej. Kogo ja będę chciał parować, no? No jak on miał zasięg jeszcze na to? Dobra, już! Suwać dupska! Że nie widzę typów, którzy atakują dwa jednocześnie i potem gra nie wie kogo łapać. Ale kogokolwiek. No. XD. No. Kurde, za późno. No. Brawo ja. Co ty chciałeś od tym gościu? Durne zasłony, no. No, Jezus! Ciągle są kawałek za daleko. Jak na złość. Dobra, daj jeszcze raz. Dobrze, drugi jest już oberwał. To chodź. Zawczasz. Dobra. Jeden estus. Myślałem, że tego uniknę. Daj teraz. No i pięknie! Rękawic chyba nie mieliśmy, jak mi się wydaje. Tutaj odłamek tytanitu kolejny. Dobra, ale założę ten szafir. Mamy tutaj punkty za każdego pokonanego wroga. O, ten 50 wrócenia właśnie wymienię. Zamiast niego dam sobie szafir Aldricha. No i dobra, najpierw zobaczymy, co jest po prawej. Bo coś mi się daje, że w tym odcinku to raczej zawalczymy sobie z Aldrichem. Ale dobra, nie, widzę, że jednak typ poleciał razem z tym przedmiotem, ale pewnie były to właśnie odłamki tytanitu czy coś takiego. Dusza przygnębionego rycerza. I dobra, czy tu będzie dalej przejście na bok? A nie, nie ma. Chyba, że mogę to otworzyć. Ale w jedynce się nie dało i tutaj też się nie da. Okej, czyli jednak tu idziemy tylko po duszę, nic więcej. A tam, gdzie jest ten gigant, to pewnie będzie. W ogóle tutaj zawsze już taka przeczujka mi wchodzi, bo się rozgląda, bo tu pamiętacie, zawsze w jedynce były te latające demony z ognistymi, czy bo z włóczniami, które siepały błyskawicami. A tutaj mamy tylko przejście. Węgiel zebrany w poprzednim odcinku. Tu idziemy normalnie na górę i powinno być tutaj to połączenie zaraz. A nie, dobra, tak. To jest tutaj. Dobra. Tam mogę iść. Mogę iść tu. Okej, tu mamy trzech typiarzy. Dobra, to najpierw zobaczmy, co jest z tej strony. Aha, nic. Okej. Nie czeka cię ukryta ścieżka. Okej, trochę humorystycznie trochę ten gest dodany, no ale rozumiem. O, i tam jest boss. A jak wiemy po ostatnim odcinku, właśnie tam znajduje się Aldrich. Znaczy, wróć, to, że on się znajduje w Anor Londo, to wiemy od dłuższego czasu, ale że dokładnie tam jest Aldrich, to wiemy właśnie z poprzedniego odcinka. Dzięki temu, że wykonałem quest Anri. Okej, odrzucił mnie, ale mi to nie zrobiło z tego, co widziałem. Dobra, kolejna spódnica biskupa. Dowód otrzymanej umowy. Okej, no dowodów nie. Dowodów już więcej nie potrzebuję. Zebrałem na tyle, czy zebrałem po prostu. Dzięki temu, że sobie pomnożyłem je wcześniej, no to mam już nagrody wszystkie. Z tego. Kurde, co to jest? Co mi wrażenie, że ten pomarańczowy to jest Estus, ale na przykład teraz. A nie, mam trzy, dobra, okej, tak, czyli to był Estus, okej. Bo miałem właśnie dwa, ale teraz mi odzyskał jednego. Dobra, z pomocą tych glutów, dobra, to zamiast to usunę i dam sobie tutaj znowu bombeczki. Nawet zwykłe wystarczą. Teraz mam shotować te glutki. Na przykład teraz, kurde, znowu leciał takie pomarańczowe, a nie dostałem całego Estusa, no to jak to?
Jak to działa w końcu? Ma leci pomarańczowy, czy to jest zależne po prostu od przeciwnika? Czy to jest na całego, jest to jeszcze jakiś kawałek? Mam ciągle tylko 3 estusy do leczenia. Dwa. No i dalej 3, no to kurdocka mam. O, nie podoba mi się ten dźwięk. Okej, okay, gluty, dobra. Ej, nie chciałem pić, kurde, chciałem bomby rzucać. Okej, okay, tej nadgłębi wydropili, no ale akurat tego mam full. No też w sumie mieć zapas tych klejnotów to też nie jest jakiś mega ból. Da się normalnie wydropić z przeciwników tylko. Trzeba mieć fuksa, co to jest? Ja się pytam. Okej, okay, mam jakieś wielkie strzały, kurde, podpalające albo coś? Nie. Mam księżycowe i wielkie zabójcy smoków. Użyjmy tych zwykłych, bo to ma co? Aha, wielka strzała upiornej rzezi. Czekajcie, lecę. Aha, dobra, bo to bije mniej, ale leci dalej. Czyli taki jest zamysł tych strzał. Dobra. Co myślę, że jakbym podszedł pewnie bliżej do tej bramy, żeby tam otworzyć skrót, to bym pewnie spadł na łeb. Zobaczmy, co kurde. A, może nie te strzały. Zobaczmy, czy mogę to zestrzelić z góry. Mogę. Jak najbardziej. I jeszcze do mnie idzie. Super. O, nice! Jezu, jak ja lubię to zaklęcie za to właśnie przełamanie. Czy tam... tego. No i super, kurde. Świat po zarzewie chaosu załatwił mi całość tej potyczki, tak naprawdę. O, Rubin Aldricha. Ciekawe. Rozumiem, że Szafir odnawia skupienie, a Rubin odnawia życie? Tak jest. Okej. Okay. Zniekształcony pierścień pozostawiony przez Aldricha Świętego Głębin. Odnawia zdrowie przy atakach krytycznych. Aldrich cieszył się... Okej, okay, dobra, to jest ten sam opis. Tylko efekt jest inny. Dobra. No, spadaj glucie, widziałem cię tam. Dobra. O, okej. Okay. Nie tylko co o tym glucie myślałem, no ale może być. Dobra, i to powinno mi otworzyć bramę, jeśli dobrze pamiętam z jedynki. I co zatem odblokować jeden wielki, bezpośredni skrót do bossa. I tak też jest w istocie. Chociaż kurde, patrząc po tym, jaki ja mu w perdol spuściłem u Anri, używając tylko tak naprawdę tych czarów chaosu, no to nie wiem, czy w ogóle ten skrót będzie mi teraz potrzebny. Bo przy dobie wiatra go zabije za pierwszym podejściem. Tutaj księżycowa strzała akurat. Okej, okay. No tutaj to jest druga strona, okej. Okay. Dobra, tu jeszcze mamy jednego glutka, to rzućmy bombę, żeby nie zużywać punktów skupienia. Dobra, tylko pytanie, używać chaosu, czy w sensie zarzewiu, zasiewie chaosu, śladów po zasiewie chaosu, czy sfery? Może spróbuję najpierw z tym. Dwa estusy leczące, jedna popielna flaszka, plus ewentualnie na szybko mogę użyć jeszcze jednego i drugiego błogosławieństwa. Żeby odnowić sobie wszystko. No to lecimy. Aldrich, pożeracz bogów. Czyli tak naprawdę duo Aldrich i... Gwendolin. Ała! Co to było, kurde? Wygląda jak włócznia. To się włócznia dusz, ale no... To mi się nie wydaje, że to było to. Okej, okay, ładnie się zażywie. Zasiew się ładnie. Ja tutaj idealnie wytrzymam, żeby się schować. Dobra, gdzie wyjdziesz? Tu. Dobra, wstawaj, lecz się. Dobra, brawo. Ja. To jest ten minus, że teraz walczę z nim sam, jestem na to odwracać jego uwagi, niestety. Ostatni jest to zleczący.
pobiec i go podpalić. Do tyłu, albo na bok na nim. Tak nie oberwać. Jaki auto aim! O, panie, weźcie pan z tą kosą od stosą piórę. Jezu, mikroskopijne ilości życia. Dobra, szybko, użyję błogosławieństwa. Już, łykaj go. Wystarczy? Nie, nie wystarczy. No, jaki to ma fokus, kurde, na mnie. Dobra, dawaj mi za siebie, tak, za się chaosu. Dobra, oznacz mi go. Dobra, jest zajęty. I jeszcze raz, jeszcze raz. I? Żyje? Jest! Zginął! Dobra, bo już jest ta. Okej, mamy go. Dusza Aldricha, popiołe władce i trofeum za zabicie bossa. Nice. No to aż. Wypijemy za to, bo czemu by nie? I odpoczywałem przy ognichu. Byłem rozpalny. Nawet kurde nie zauważyłem, ile dusz za niego dostałem, nie? Ale proszę. Dwa estusy i jedno boskie błogosławieństwo wystarczyło, żeby go zabić. Ale umówmy się, no z tym błogosławieństwem miałem fuksa, bo byłem bardzo blisko tego, żeby mnie zabił. I okej, zobaczmy, co się kryje na górze, bo normalnie byłaby tutaj komnata Guinevere. Ale oczywiście jej już tutaj nie ma. Okej, tu nie pamiętam, czy była jakaś skrzynka w jedynce. Chyba nie. Zbliża się ognisko. No, chyba nie w tej części, niestety. Okej, nie ma. Zobaczmy, co my tu mamy. Spróbuj dwuręcznie. Zbliża się skrzynia. Nie czeka cię do... O, dobra, rozumiem już te wiadomości. Jezus. Pierścień Księżniczki Słońca, okej. Okay. Tutaj nie ma dalej przejścia. To zobaczmy pierścień. Tutaj jest. Stopniowo przywraca zdrowie. Pierścień należący do Guinevere, Księżniczki Słońca i najstarszej córki pierwszego władcy Gwyna. Czuć od niego jakby ciepło słonecznego promienia i stopniowo przywraca zdrowie. Guinevere porzuciła swój dom wraz z całą rzeszą innych bóstw i została żoną i matką, wychowując kilkoro niebiańskich latorośli. Ej, zajebisty pierścień, kurczę. De facto nawet lepszy od tego. Dobra, zamiast pierścienia Philodii bym to sobie założył. No fakt, no odzyskujesz to w miarę szybko, ale... Wydaje mi się, że jak sobie łyknę to ziele lepsze, które mam właśnie w ekwipunku. Czyli właśnie to odzyskuje podobne ilości zdrowia jak z tym pierścieniem. A nie wiem, czy to się kombi ze sobą, czy nie. No i teraz, kurde, jakbym nie był taki szybki z tym pierścieniem, czy z tym dołączeniem do tego przymierza tej Rosarii, to bym teraz mógł iść do questa od Ciris, czy raczej w kapliczce Zjednoczenia powinno się odblokować jakieś dalsze przejście do niej, do tego questa, czy tam po prostu wiadomość by zostawiła, gdzie mamy jej szukać, z tego co kojarzę, ale jednocześnie teraz powinien się odblokować, czy popchnąć dalej kolejny quest związany właśnie z Rosarią. I zobaczmy, czy się nie mylę. Okej, okay, póki co chyba jednak nie. A wait, chyba że muszę być w tym przymierzu. Okej, okay, dobra, moment. Jeszcze wyciągnę sobie ten znak przymierza na chwilę. To był ten tutaj chyba, tak jest. Dobra, i teraz zamieńmy, czy zestawimy lokację. No nie wiem, no póki co nic się nie dzieje. Ale zobaczmy. Bo teraz ten cały Leonhard, który nas jakby tu zrekrutował, powinien tak jak właśnie ten jeden go, ten Latrek zarąbał duszę Strażniczki Ognia, tak Leonhard powinien zarąbać duszę właśnie od Rosarii. Zobaczmy, tutaj Leonharda nie ma, ale jego tu nie ma od dłuższego czasu. Więc ciekawi mnie, co musiałbym teraz zrobić, żeby
się to popchnęło. Chociaż może jak teraz tam wrócę, no to właśnie teraz wszystko będzie cacy. Ale jak już jesteśmy, dobra, kości nie mam, to chociaż ogarnimy sobie z duszy Aldricha coś fajnego. Dobra, dusze pomnożone. Zobaczmy w takim razie, co możemy zrobić. Tam widziałem w poprzednim odcinku, że była jakaś taka kosa, chyba ta sama kosa, którą mogliśmy zrobić z duszy Priscilli w jedynce, ale to jeszcze zobaczymy. Aha, that returned, and a fine day it is. So. Okay, czy on teraz powie coś nowego, jako że drugi władca pogorzeliski już został przez nas pokonany? Ah, most illustrious Lord Seeker. Or should I say, Lord Slayer? Fine kindling for the and all slain by the oh, I have no qualm. In fact, methinks. Nie. To jest to samo, co było po zabiciu stróżów otchłani, więc rozpocznij transpozycję. I to było jedno. Tworzy kradnącą wrogą punkty życia iluzoryczną kosę. Oto, on chyba to wykorzystał w trakcie walki, coś mi się wydaje. Cud Aldricha Pożeracza Bogów. Tworzy kradnącą wrogą zdrowie iluzoryczną kosę. Aldrich śnił, pożerając powoli Boga Mrocznego Księżyca. W śnie tym objawiła mu się postać ukrywającej się młodej, bladej dziewczyny. No, tylko de facto to nie jest cud Aldricha, tylko to jest cud zrobiony z duszy Priscilli. Więc pytanie, czy teraz właśnie, a propos tej ukrywającej się młodej, bladej dziewczyny, czy teraz mówimy o Priscilli, czy mówimy o Jorszce? Bo to jest dość, myślę, znacząca różnica w tych dwóch postaciach. I długi łuk Mrocznego Księżyca Gwendolina, który zginął pożerany stopniowo przez Aldricha. Ten złoty łuk jest przesycony potężną magią i najlepiej się sprawdza z księżycowymi strzałami. Umiejętność strzał Mrocznego Księżyca napełnia przygotowaną strzałę esencją Mrocznego Księżyca, zapewniając jej obrażenia od magii i zdolność do przebijania tarcz. Okej. Dobra, ten nic nowego nie mówi. To kurde, jak już jesteśmy też w kaplicy, to aż se od razu ten ulepszę. Bo bardzo mi się podobał mi się ten łuk w jedynce. Chociaż w jedynce nie było czuć w ogóle tej jego potęgi właśnie. Dobra, miecza strażnika obrazu nie chcę ulepszać. O właśnie, to już ulepszymy sobie tutaj. Ten wielki łuk zabójcy smoków. I długi łuk Mrocznego Księżyca. I ten łuk Farisa Mroku też. Skoro już jestem, no i w sumie tą kuszę rycerską też mogę. Rzadko. Prawie w ogóle jeszcze z kuszy nie skorzystałem w tej części, ale niech jakaś tam jest fajnie ulepszona. Tutaj mogę talizma świętego też podnieść wyżej. Pochodnie w sumie też mogę, chociaż nie wiem po co. Okej, tłamek, tarcza z herbem to zostaje. Te trzy pozostałe są na sprzedaż. Dobra. Pogadać nie ma co, bo jest ciągle to samo. Najpierw sprzedaj. I dobra, to idzie do schowania, więc sprzedajemy tylko tarczę. Na sprzedaż nie ma nic nowego. Heed my words, fear of the home of undoubted, but who? Dobra, ci gadają. Znaczy ten gada to samo. Myślałem, że coś powie po tym, jak się właśnie pozbyliśmy kolejnego władcy, ale nie. Proszę, połem biromacy też fajnie ulepszony. Ten? Back again, perfect. I don't mean to sin the fact. Nie, ten też ciągle gada to samo. Czarów też nie mamy nowych. Jeszcze. Kto wie, może w kolejnej lokacji może właśnie znajdziemy jakieś nowe zaklęcia. Oh, and in... You can... Ciągle w pierścieniu. Czy ma coś do kupienia? Coś, czego jeszcze nie mam? Chyba nie. No dobra. Goodbye. Tam nie mam co iść, bo Yuria już stąd oczywiście zniknęła. A się kurde... Jak ktoś tam kurde po... Chociaż, dobra, fair, no wystarczyło pewnie rozpędzić i tam jakoś zaskoczyć, pewnie by się jakoś udało. Dobra, to są... A właśnie, bo kurde, miałem coś mówić o tym, nie? O tym czasie Mrocznego Księżyca. No i kolejna wypowiedź została oceniana, spoko. To jest cud i to jest też cud. Dobra, no to w takim razie wyrzućmy te dwa zaklęcia i dajmy sobie tutaj ten cud, a tutaj
ten. Jestem ciekaw, jak skuteczna jest ta kosa. No, kto wie, może czasem by to nawet mogło ratować mi tyłek. Ty kurde, co to jest za... co to jest za miecz, kurde? To był miecz Artoriasa? W sensie miecz otchłani, czy miecz właśnie Artoriasa, tak? Chociaż w sumie, czy w tej części można znaleźć jeszcze normalnie po prostu miecz Artoriasa? To jest dobre pytanie. Mam takie wrażenie, że chyba nie bardzo. Dobra, i zobaczmy. Już 3,5 godziny ponad. No a tu kurde bez zmian widzę. Kurde, co się stało z tym typem? Z tego porozmawiaj, nic więcej. No tu powinna się znaleźć ta sama kula czarnego oka po zdrajce, jaką już widzieliśmy w jedynce. Na miejscu właśnie Latreka. Tylko, no niestety, coś się nie chce striggerować. Nie wiedzieć czemu. No to okej. Okay. W Anor Londo to już nie mamy czego szukać, mi się wydaje. Do namalowanego świata Ariandel jeszcze się nie wybieram. Więc co, teraz muszę do posiadłości się przenieść. Bo z tego, co mi wiadomo, to gdzieś z tej posiadłości powinno być w tej posiadłości powinno być przejście do kolejnej lokacji. Więc właśnie zejdźmy sobie tutaj niżej, zobaczmy, czy coś tutaj jest. Okej, no mamy przejście. Dobra, to zbafujmy sobie ostrze. No chodź, no chodź. O, ładnie na dwa strzały. Okej, a właśnie, zobaczmy tą kosę, jak się sprawdza. Ej, nie tak źle! Ej, to potężne leczenie było teraz. Nogawice rycerza Pomnika, to jest coś nowego. Ty, zajebista rzecz, kurde, z tą kosą. No patrzcie, jakie to jest leczenie. Jak ja miał jakąś większą grupkę, bym to kur... O, powinna wiedźma, to jest nowe. Jak ja bym, kurde, na jakąś większą grupkę tego użył, to ja bym się wyleczył chyba z zera do full. No patrzcie, ten mnie, kurde, grzmotnął teraz, jak atakował i się wyleczyłem za full. Ej, zajebiste zaklęcie! Dużo odłamek tytanitu. Kurde, szkoda, że ten płomień piromancji nie rozświetla właśnie bardziej. No ale od czego jest pochodnia, prawda? Pyk. No tutaj też niczego nie ma. Jakby co, nie zapomniałem o tej duszy Aldricha, to też sprawdzimy, bo ją sobie specjalnie schowałem do schowka. Tylko najpierw chcę odkryć właśnie te kolejne przejście. Tylko wróć może do płomienia piromancji. Czy co? I tutaj. Dwie ręce? No i dobra. Tu. Czemu jest mgła? A, okej, okay, to już wiem. Alwa poszukiwacz odrzuconych mnie atakuje. O, czołem. No. Dobra, tu mnie zrobił. Za wcześnie. Czekaj. No. Zaś za wcześnie, kurde. Za późno tym razem. No. No, dawaj. No, zaś za późno. Py! I pół HP mu chyba tym zjechać. No, atakuj. Zaś za wcześnie. No, kurde, akurat ten łatwiejszy do sparowania. Znowu? Naprawdę? No Jezus, czemu mi tak ciężko jest to wyczuć? Nie, kurde, nie to! Nie. Kurde, jak się Dobra już, zgin tak. Jak się kurde wykop robiło teraz?
Murakumo. Dwa estusy z niego zyskałem. Tu jest dalsze przejście. No, ewidentnie nie, więc nawet nie będę próbował tego sprawdzać. A i patrzcie, leciutko tam widać pasek, jak się rusza. Faktycznie pierścień działa. Ciekawe jak, kurde... Czy dobra, w sumie zależy pewnie jak bardzo bym eksplorował. Bo na przykład teraz mógłbym sobie po prostu stanąć w miejscu i bym się wyleczył. I okej, mamy ognicho. Lochy Irytylu, tak się nazywa ta lokacja. Okej, tu. Nie można otworzyć. Okej, no dalej nie będę teraz eksplorował. Ale zobaczmy, czy jak teraz zawalczyłem z typem, czy może teraz się coś tutaj striggeruje? Bo jak mogę skończyć tego questa teraz, no to z chęcią bym to zrobił. No nie, no to się nie chce striggerować, nie wiem czemu. Dobra, no to co? Ja w takim razie spróbuję się dowiedzieć, czemu to kurde się nie chce striggerować. Może jeszcze coś muszę zrobić, kto wie. No a my w takim razie będziemy, widzimy się w kolejnym materiale w lochach Irytylu, w których będziemy kontynuowali naszą przeprawę przez ten świat i, kto wie, może znajdziemy jakieś też fajne fan tutaj, na przykład jakiś nowy set, który, a nuż, będzie lepszy nawet i od tego, chociaż w to trochę wątpię. Znaczy, dobra, trochę wątpię. To się zależy w co, bo tak naprawdę jedyny set, który mógłby być lepszy od tego, jeśli chodzi o fizyczną absorpcję, to jest chyba, tak mi się wydaje, set Havla, ale ten, z tego co wiem, no, nie w tej lokacji jest do znalezienia, ale lokacja, w której jest do znalezienia, dość, znaczy sąsiaduje. W cudzysłowie sąsiaduje. Mogę się z tych loków do niej dostać i nie będę teraz wam wkręcał, że nie wiem o co chodzi, bo jest to oczywiście szczyt arcysmoków, o którym wspominałem też w materiale o historii Ornsteina. Tylko właśnie kniw jest taki, że ja nie jestem pewien, jak się tam dostać. W sensie wiem, gdzie jest miejscówka, ale nie wiem, jak się dostać na szczyt arcysmoków. Ale raczej nie od razu, jak tylko się tam, jak tylko znajdziemy miejsce. Pewnie jakiś gest będzie potrzebny albo coś, bo to jest taka lokacja dość ukryta, więc zobaczymy. No cóż. Poza tym, no to wydaje mi się, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!